Witam serdecznie Komisję do Spraw Wypadków Drogowych. Witam serdecznie, witam. Specjalista Krzysztof Uczciwy. Tak, zapraszam, zapraszam. Sytuacja trwa 5 minut, tak. 5 minut. Okay, tak. Ty sobie tutaj wiesz, wyjeżdżam z domku, patrzę tak, patrzę w prawo, patrzę w lewo. Było rano, nigdzie mi się nie spieszy. Droga z pierwszej strony. Nie przekraczam prędkości, jedziemy. Lewym pasem. Prawidłowo, przepisowo. A lewy pas to nie kółko różańcowe. No ale spokojnie, tak? Wiesz, nie spieszy mi się, zobacz, jak wyprzedzam powolutku. Tak. To jest wszystko tutaj, wiesz. Tak jest. Poranek piękny, nie ma co się spieszyć. Także jadę sobie na skoki spadochronowe. Dobra, mamy zwężenie drogi, tak, oczywiście. Tutaj jest zwężenie, ale... tak. Nieprzyjemne. Jedziemy sobie elegancko, cyk, pięknie tam. No to... Nie, muszę nie pierwszeństwa przyjazdu. To jest właśnie to, ja zawsze to powtarzam. Pierdzieleni kierowcy najpierw robią manewr skrętu, a później patrzą w lusterka. Kurde, na odwrót. Tam było zwężenie, więc oni po prawej jechali wolniej niż nawet mogli. Tam była 80, myślę, że oni jechali 60. I... Więc on mi zajechał, ja jechałem 85, nie miałem szans wyhamować. Właśnie tak. Zobaczmy to jeszcze raz. To są właśnie kierowcy na polskich ulicach. Jest ograniczenie do 80? Pojadę 60, ale to jest cud, że włączył ten kierunkowskaz, to jest niesamowite, że on... Ostrzegcie, ostrzegcie, tak? Ale w ogóle zobaczcie, bo, ale patrzcie, on tutaj już, on jechał tak bliżej tej lewej krawędzi już przez chwilę, on nie wiem, on patrzcie, no patrzcie, on tu jedzie cały czas. On się stresował. I teraz, on już teraz podjął decyzję, ale zatrzymał się i nagle pyk, no bez szans. Bez szans. Chłop jedzie i zamiast najpierw popatrzeć w lusterko, a później zmienić pas, na odwrót. Tak, a ty spodziewałeś się jakiś alkohol? Tak. Ja pani kierowco, najpierw patrzymy w lusterka, później wykonujemy manewr. Tak też mu powiedziałem. Ojojojojoj. No, zderzak na pewno, dokładki. Lampa wyszła, więc na pewno też. Na pewno, ona jest pęknięta też. Ściąga mi też go troszkę, więc to też jest problem. Nie, nie, nie. Kurna, no trochę jest roboty. A folia jeszcze, co nie? A co z folią? Jak to będzie? No folię też od nowa. Patrz jak tu, patrz, patrz. O, Krzysiu znalazł. Uuu. Chopie, patrz tu i tu patrz. Oj, 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 to jeszcze ten. No, jest cała maska przesunięta. Oj, to nie będzie takie tanie, to tego nie widziałem. W takich sytuacjach, bo ja też mam kamerkę w samochodzie, tylko że jest niepodłączona w ogóle. To nie jest ta kamerka. I właśnie teraz, właśnie w takiej sytuacji, rozkminiam sobie, że jednak muszę ją podłączyć. Wiesz, zatrzymaliśmy się i to było tak, zatrzymujemy się, ja wychodzę, patrzę, że dziadziuś, no to też już, jakby, znaczy w ogóle, gość mnie walnął, to w ogóle się nie stresowałem, tak, no dobra, tylko byłem na zasadzie krzyku. Ja by było tak, kurde, ja na pewno, na 100% tak by było. A na końcu jeszcze dziadziuś przyszedł do mnie, o to też było fajne, dziadziuś przyszedł do mnie i przeprosił, nie? Przyszedł, powiedział, że przeprasza, podał rękę. Mówię, że bardzo dobrze, że się nic nie stało nikomu, a że to, no to trudno, nie? Zdarza się każdemu. W takim razie to fajnie. Więc taki, ale mega, w ogóle on jak wyszedł za pierwszym razem, ten dziadziuś, no to on się trząsł, nie? Ja bym się fest zdenerwował, ale ja bym się na pewno zdenerwował. Na pewno bym poleciało dużo niecenzuralnych słów, ale koniec końców, jakbym zobaczył, jaki to jest kierowca, to myślę, że troszeczkę bym zmiękł. O nie, patrz, tu też masz błotnik do wymiany. Oj, tyle. Patrz, oj. Jakie jest załamanie. Rzeczywiście. No, no, cały, no kurde, cały przód. Dwa błotniki, maska, lampa. Tanio nie będzie. Chłopie, kurde, zobacz, no. Taki elegancki, co? Ważny dzień, nie? O, tak, synku, to jak prawie jak ślub. Odbiór własnego domu, stary, ale stresik, niesamowite, chodźmy. Dobra, zabawna ciekawostka jest taka, że ja tego domu nie widziałem. Byłem tam raz, jak były same betony i w takiej formie go kupiłem i od tamtego momentu już go robimy. Po prostu mam przyjaciółkę zaufaną, która zna się na rzeczy, tak? Czy zaufana to zaraz okaże, jak wejdziemy do środka, ale nie, no myślę, że wszystko jest pięknie. No nie widziałem nic jeszcze, nic, widziałem tylko wizualizację, więc wiem, jak powinien wyglądać, a jak wygląda, no właśnie. Dobre pytanie. Kiedy jesteś youtuberem, ale kupujesz dom i chcesz zrobić w nim projekt, nie widzisz nawet go, nie znasz adresu, żeby nie zobaczyć przypadkiem. Dobra, lecimy! Ale jazda. Powiem, zajebiste. Pod względem prywatności, mega fajnie, co? To jest takie tymczasowe, bo nie znoszy nam normalny garaż. Piterek, zapraszam. Bo tutaj stary ogród miał być też zrobiony, no dobra. Bardzo fajnie to wygląda. Tutaj mamy tarasik. Jacuzza, wow,
Wow. A w ogóle tutaj jest balkon, nie wiedziałem. W sumie powiedziałem im, że nie ma balkonu w tym domu. W sensie Gen Z, bo oni tu będą mieszkali. Ej, zajebiście, w ogóle strasznie mi się podobają te płytki. Ja pierdzielę. Mega się stresuję, naprawdę się mega stresuję. O kurcze pieczone, co jest grane, ale zajebiście. Wow. Ja pierdzielę, ej, mega mocno to wygląda wszystko. Nieźle, co? No stary, dojeba... Ej, przyjeba to stary, co jest? Ej, dobra, ogród, muszę zobaczyć ogród, jestem mega ciekawy. Zajebioza, kurwa, ale jazda stary, swój własny dom. Naprawdę, mega mocno, podoba mi się bardzo. Ale jest przyjebanie, to tak wygląda mocno. To będzie dom, w którym będzie mieszkało Gen Z, słuchajcie. Bo tego jeszcze chyba nie powiedziałem, dokładnie. Ten projekt zaczyna się właściwie to dzisiaj. Dzisiaj na kanale Gen Z jest ich reakcja. A zaraz zobaczcie reakcję ekipy na ten dom. A na kanale Gen Z jest reakcja Gen Z, bo się tu wprowadzają, też nie widzieli jeszcze nic. Dobra, ale jeszcze jest jedna rzecz. Chodźcie, bo tutaj to nie koniec, to nie koniec. Wiadomo, jakieś tam pokoje i tak dalej. Ale tu za nami, tutaj, aha, tu jest kibelek. Jo, ale zajebisty w sumie. Jak to się odpala? Tu? Co ty mówisz? Ale śmieszne. W tym domu jest również basen. I co jest w nim ciekawe? To jest basen i ma wygłuszony sufit, bo stwierdziłem, że skoro to jest dom youtuberów, to sufit musi być wygłuszony w basenie, tak? Jest też sauna, a tu właśnie prosto z basenu jest wyjście na tarasik, no i jacuzzi na nas czeka, więc to jest zajebiste, że wiecie, wskakujcie sobie tu szybko. Jest zimno, dobra, spierdzielamy już do domu. Ha, masz to. Wrzątek ci leci. Ale będą sobie tu mieszkać, ale będą nagrywać. Zazdro. Ale w ogóle chillera tu jest, co jest kurde? Ej, ten dom jest przemocny, naprawdę. Wow, ale tu jest ślicznie. Naprawdę to jest ślicznie, kurde. Na etapie jeszcze przygotowań tego domu, wybierania trochę wizualizacji i tak dalej, zmieniłem tylko jedną rzecz, a zmieniłem sufity. Że jak widzicie są białe, a w wizualizacji były czarne. Właśnie to jest takie wszystko nieoczywiste, nie? Że mogła być tu zwykła lampka, ale nie, jest coś takiego, fajnie. No i ledziki oczywiście też robią robotę zawsze. Tutaj właśnie, jak widzicie, są trzy pokoje, a miały być, to miały być dwa pokoje tak naprawdę, nie? W sensie docelowo my powiększyliśmy tą górę, a ten pokój jako jedyny został taki, jaki jest, więc on jest, krótko mówiąc, dojeba. Z tyłu mamy za łóżkiem szafę, to jest też dobra opcja. Tutaj z jakimiś półkami też. Tutaj wiadomo, takie zwykłe. I to jest ciekawe, bo macie w pokoju łazienkę własną za taką ścianą, na której jest telewizor, sobie wisi. Lubię bardzo takie właśnie a la marmur, coś takiego. To ładnie wszystko wygląda. Zajebioza, ej, ale się jaram. Kurde, niesamowite to jest. Ja pierdzielę. Mój własny dom. Nice. Szkoda, że sobie w nim nie pomieszkam. No wow, nie wierzę w to, nie wierzę w to, że tutaj jestem, naprawdę, niesamowite. Swoją drogą, za niedługo będziemy robili ciekawą, limitowaną wersję napojów ekipy, więc czekajcie na to, za dużo nie zdradzam, jak na razie kupujcie te, bo są przepyszne. Tak w ogóle, to ostatnio polubiłem truskawkę, mówiłem wam, że właśnie jestem fanem bardziej cytrynki, ale do obiadu truskawka mi bardziej siada, bo jest taka słodziutka i fajnie dopełnia mi ten obiadek, bo przy obiadku zawsze taki deser fajnie by wszedł i właśnie dla mnie tym deserem jest truskawka z napojów ekipy. Ciekawostka numer dwa związana z napojami ekipy, to że połączenie tych dwóch smaków jest też bardzo dobre. Nie wiem, czy próbowaliście, ale można to nawet zrobić w ten sposób. Siada mocno. Zdrówko. Tutaj pół roku temu był no kloc betonowy i totalny rozpierdziel. Tak tej trawy, nic tu nie było, nic, totalnie, nie? I w pół roku to wszystko powstało? No mniej więcej tak, mniej więcej w pół roku. Wiesz, dwa tygodnie temu? Widać, że tutaj ta trawa w kawałkach przyjechała. Tak więc, moi drodzy, no jaram się. Jezu, jaka w ogóle droga to jest, że 4 lata temu gdzieś mniej więcej łapałem pokemony z trąbą. A teraz
Mam swoją chatę, w której robię projekt. No właśnie, a propos tego projektu. Zapraszam Was. W opisie macie link do kanału Genzy i na tym kanale od wczoraj pojawiają się filmy. Będą one prawie codziennie. Rozpoczynamy nową przygodę, nowy rozdział właśnie z tym domem dla zupełnie nowych influencerów, więc sprawdźcie, koniecznie zobaczcie i subskrybujcie kanał Genzy. A teraz zaproszę ekipowiczów. Zobaczymy, jaka będzie ich reakcja. Najbliższy przystanek tutaj, to się zesrałem w spodnie w autobusie. A tą historię opowiadałem dużo razy, ale lubię opowiadać. A to wtedy co, się skarpetką podcierałeś? Tak. A to wszystko to jasne, historia. Tak. Ale ładne drzwi. Ten mikroport. Ten mikroport. Ja pierdolę. Tylko Patez mógł to zrobić. Wydaje ci jakbyś był na wsi, ale stary, wydaje ci jakbyś był na wsi, ale stąd byś wystartował helikopterem i chłopie za 20 sekund jesteś pod Wawelem, to jest tak blisko. No. Jest, bardzo blisko. Bardzo dobra lokalizacja, ale też bardzo droga. Pokaż wam teraz mój zaawansowany system parkowania. Patez mógłbyś? Mogę. No ja sobie wychodzę z fury, a to się samo parkuje, pozdro. Nie, bo... możemy tędy wejść, możemy wejść tędy. To jest garaż. Zobaczymy się? Tak, już chodźcie, zapraszam. Garaż? O, mam ogromny Karol, gratuluję! Jest nieumeblowany, ale jest spokojnie. To kuchenka. Te jacuzzi, kurwa, bocze, kurwa. Winogronko, jak się położy. Ej, dobra, tam dalej, tam Karol, czemu nice. Kochasz ich bardziej niż nas, nie? No. O kurde, dobra, to jest już ten, to już... Dobra, każdy pokój trzeba zacząć. Kibel. Dziewczyno, powiem tak, jakby tu luksusowo trochę. O kurde. Stary, nie... Ale ładnie. Jak długo to się budowało? Ile ty to robisz? Ile to robisz? Gratuluję, naprawdę kurwa. To jak to wygląda tutaj? Powiem tak, mógłbym tu mieszkać. No i zajebiście, bo właśnie o to chodzi, że ten dom jest dla ciebie płat. O kurde. Stora! Naprawdę, zajebisty jesteś, nie? Nie widziałem, naprawdę, nie widziałem. Ale okej, może ty. No, no, puszczmy szampana! Nie! No, że jest minimalistycznie, ale jest tak ciepło. Zauważyłeś? No i właśnie bez... Bo jest ogrzewane. No tak, wędka, szybko! O kurde, woda! Tak, woda. Dla nowcia. Bo nowcie ty też tu mieszkasz! Kurwa, to mi się wydaje, że polubię Genzy jeszcze bardziej. Może zagonimy się do nich, zobacz co tam robią, wiesz. Ej stary, wiesz, bo to są teraz tacy, to będą tacy młodzi, to tak do nich właśnie wpadasz na melan, żeby nie brudzić u siebie na chacie. Tak, byliśmy tutaj w jednym pomieszczeniu, właśnie trąbeczka tu zmierza. Tam stanę to możesz. No. O, może z tej strony! Wow! Ale pięknie! Sufit chciałbym zaznaczyć. Wow. Do jacuzzi, wrócasz się do basenu, do sauny, tam masz saunę. Ja za wami jest sauna. Sufit działająca sauna, kurwa! Mają działającą saunę, kurwa! Co jest, kurwa? W ogóle ten basen przyjechał w jednym kawałku, to jest wylany jeden kawałek. Tego akurat nie będzie, bo to przeszkadza przy nagrywaniu, będzie twarz zasłaniało. Te lampy będą tam, przesunięte na taką ścianę. Te lampy będą ucięte i podniesione, bo też są za nisko. I w sumie to jedyne zmiany, jakie to rzeczywiście będą. Tak. Ale bardzo mi się podoba wnętrze. Ej dobra, wiem, że ten balkon jest po to, żeby kurwa dopisać skoki. Chodźcie. Do basenu z kulkami, co? Zgadza się. No, ale to jest to będzie pierwszy. Każdy, kto tutaj będzie, musi skoczyć. Kurwa, ale to jest ładne. Jaki telewizor, jak masz? Ej, co jest, kurwa? W ogóle każdy pokój ma system dźwiękowy, tam masz głośniki, więc połączysz to na przykład albo z telefonem, albo z telewizorem, zawsze. Trzecia w nocy, przycisk zygzak, cyk. Ja mogę im włączyć też coś na tym, albo mogę im mówić, bo ja... Kasia mówi tak, Karol, robimy nagłośnienie w całym domu, a ja powiedziałem tak, Kasiu, a będę mógł przez telefon im coś mówić, jeśli tak, to robimy. Ej stary, ja mi mówię. Masz 10 minut na wskoczenie do basenu i inaczej odpadasz z projektu. Ale fajnie, że jest mały pokoik, ale wszędzie mają szafy, nie? Że to wszystko jeszcze... Wydaje mi się, Werka, że to zajebiste, najważniejsze, żeby szafy... Nie, no to zagospodarowane wszystko. Werka, ja ci będę urządzał twój pokój, będą same kurwa szafy na koło, będzie... Ja to takie łóżko jedno osobowe, że tutaj też... Wyciągasz... No to chyba nie mortalcia. No to chyba kurde. Pokój szefa. Strefa szefa. Strefa szefa. O, to jest fajnie. Chłopie. Ja pierdziele. Mega mocny pokój. Tu jest prysznic, a tu jest kibel, nie? Ale kozak. W ogóle tam, gdzie jest basen, tam miał być garaż. To miał być garaż.
Ej, ale super to wygląda, że to nie widać tego na pierwszy rzut oka, że tam są w ogóle jakieś jeszcze pomieszczenia, nie? No. Nie no. Zajebiste, zajebiste. Ej, ale mega szacun, mega szacun. Mega fajne też tutaj drzewka są. Zazdro dla nich, kurde, stary, kurde. Zajebiście, odzywa się do ciebie ktoś, robi jakiś program śmieszny i mieszkasz sobie później w takim domu. Kurde, no, nienawidzę ich. Ja bym chciał tu mieszkać, tutaj, serio, zajebiście. Nie no, ogólnie ja też bym nikt mógł, nigdy na YouTubie nie dostał takiej szansy. Pokoju. Będzie się działo, że będziemy... Dziękuję bardzo, dziękuję. Będzie się działo, będziemy dużo robić. Tak. Tak. Nagrajmy Q&A. Nic nie chcę, będę przyjeżdżał, doglądał wszystko jest gdzieś. Też będę sprawdzał, szczególnie piątkami wieczorem, kur... Czy na pewno... Ja jestem gotowy na jakąś fajną akcję. Wow, naprawdę wow. Moi drodzy, nie wierzę w to do teraz. Że mam dom i to własny i dlatego z tego powodu chciałbym podziękować. Podziękować wam, no bo to jest dzięki wam, dzięki temu, że macie zaufanie do mnie i oglądacie moje filmy, ale też ekipowiczów, bo to wszystko jest takim jednym wielkim naczyniem połączonym, organizmem i dlatego też właśnie tym ekipowiczom chciałbym podziękować, więc kochani, dziękuję wam bardzo, naprawdę, za tą całą pracę, którą zrobiliśmy, za to wszystko, co udało nam się stworzyć wspólnie, bez was by totalnie tego nie było, więc czuję jakby ten, część tego domu była wasza i po prostu wam bardzo dziękuję. I dziękuję też całej naszej, powiedzmy, spółce Ekipa, jako pracownikom, wszystkim, którzy maczali palce przy tym projekcie od samego początku do samego, no w sensie nie końca, ale do teraz, czyli montażystom, operatorom, ale tym też, których nie widać i którzy nawet nie pracują przy filmach, również dziękuję. W ogóle dziękuję. Dziękuję wszystkim. Pozdrawiam. Mega jestem wdzięczny.